Witamy Państwa, zostawiamy bajki z boku, dlatego że przecież przed tygodniem właśnie mówiliśmy o prezencie dla najmłodszych. Dzisiaj będzie prezent z całą pewnością dla dorosłych. Dariusz Romanowski dzisiaj zasiada w naszym filmowym studiu. Panie Darku, taką nieco inną formułę sobie przemycimy, jeśli chodzi o grudzień i o kino konesera, bo będą trzy projekcje, więc w związku z tym pomyślałem sobie, że zrobimy trzy w jednym. To niektórzy tak lubią ostatnio, trzy w jednym, a są to trzy bardzo różne projekcje. I jeszcze jedna taka ciekawostka, bo dopiero co listopad kończyliśmy Ridleyem Scottem i Domem Gucci, a teraz kino konesera rozpoczniemy z kolei właśnie od Ridleya Scotta. Tak, już w najbliższy poniedziałek ten wielki reżyser, nie boję się użyć tego słowa, bo to obok Stevena Spielberga jeden z największych magów współczesnego kina. Człowiek, który w swoim filmowym dorobku ma tak różne filmy jak dramaty historyczne typu Gladiator czy Królestwo Niebieskie, filmy science fiction jak Łowca Androidów czy Obcy, ósmy pasażer Nostromo, jak dramaty obyczajowe typu Thelma i Louise czy filmy wojenne jak Helikopter w ogniu. No, człowiek o niesamowitym talencie, wielki rzemieślnik, który odkrył sekret na dobre kino. Dostarcza świetnej rozrywki na bardzo wysokim poziomie artystycznym. I tym razem również zaprasza nas w podróż. W podróż w daleką przeszłość, do XIV-wiecznej Francji. Średniowiecze lubi, tak można powiedzieć. Dokładnie tak. Ma już doświadczenie w tym terenie. Ma w swoim dorobku kilka filmów, których akcja rozgrywa się w średniowieczu. Ale tym razem wpisuje się w ten współczesny nurt kina nie tyle feministycznego, co związanego z szeroko pojętym ruchem Me Too. Nie chcąc zdradzać, o czym jest ten film, powiem tylko tyle. To są trzy historie dotyczące tego samego wydarzenia, opowiedziane z trzech różnych perspektyw. Męskiej, kobiecej i męskiej. I to nam Ridley Scott pozostawia odpowiedź na pytanie, która z tych wersji jest prawdziwa. To pokaże nasz stosunek nie tyle do samego filmu, ale także do problemu, który porusza. Naprawdę mocne kino, nie tylko dla wielbicieli średniowiecznego oręża, scen batalistycznych, kostiumów, wspaniałych zdjęć Dariusza Wolskiego, ale przede wszystkim do bardzo ważnych i niezwykle aktualnych problemów. No i pozostaliśmy w tej sekwencji trzy w jednym, co by nie powiedzieć, od początku naszego programu. No to chciałoby się rzec, panie Dariuszu, że tego 13 grudnia będzie to niezwykle ciekawy, no, ostatni pojedynek, ale nie ostatni seans kina konesera w miesiącu. W związku z tym wszystko zostanie w rodzinie. Zupełnie inny film, zupełnie inna fabuła, a przede wszystkim problem. Przechodzimy do kina współczesnego. Tak, wszystko zostaje w rodzinie. Daniele Lucchettiego, tego włoskiego reżysera, to jest z jednej strony kameralny dramat psychologiczny, studium rozpadającej się rodziny, a z drugiej strony obraz tego, do czego prowadzi życie w kłamstwie, w oszustwie, oszukiwaniu samego siebie. Związek kobiety, mężczyzny plus dwójka dzieci do tego przez wiele lat żyją ze sobą pod jednym dachem, wzajemnie się oszukując, udając, że wszystko jest pięknie. Jakie to straty przynosi nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci, pokazuje ten film. Myślę, że wielu z naszych widzów będzie mogło się z tym smutnym filmem utożsamić, choć jak to we włoskim kinie często bywa, nie brakuje takich tragikomicznych sytuacji. Mądre, głęboko wzruszające kino. Bardzo gorąco polecam nie tylko paniom, ale także mężczyznom, może nawet bardziej. Chyba nawet fajnie byłoby się wybrać parami na zdecydowanie na taki film, taka. Dlatego, że jednak ta europejskość tutaj, oglądając ten obraz, no możemy powiedzieć, w którym by to nie było miejsce Europy, właściwie możemy je spokojnie, większość tego filmu, przenieść na każdą kulturę tę europejską. Oczywiście, ten problem dotyka wszystkich w każdym czasie i w każdym miejscu. I teraz coraz częściej. 60 lat temu wielki Ingmar Bergman kręcił dramaty psychologiczne właśnie opowiadające o trudnych relacjach damsko-męskich, o związkach, o rodzinie, o małżeństwach. I tu mamy to samo, ale nie chcąc zdradzać znowu tego, co się będzie działo, powiem, że to świetnie zagrane kino psychologiczne. Czołówka włoskich aktorów. Alba Rochwacher, świetna włoska aktorka o niemiecko brzmiącym nazwisku, którą polscy widzowie na pewno znają. Być może nie kojarzą w tej chwili nazwiska, ale to jedna z czołowych artystek włoskiego kina. Bardzo gorąco ten film polecam.
No i to było tuż przed świętami, za chwilę będzie po świętach jeszcze jeden film, ale skoro właśnie o świętach mowa, to może zróbmy też świąteczny prezent, panie Darku, naszym widzom. Co pan na taki koncept? Proponuję wejściówki do kina Helios, właśnie na seansę kina Konesera i w tym roku, bądź też w następnym. Jeśli państwo mają ochotę, to proszę wysłuchać tego oto pytania. A pytanie konkursowe brzmi: wspomnieliśmy nazwisko Ridleya Scotta. Proszę podać tytuł pełnometrażowego filmu kinowego, którym ten wybitny reżyser debiutował na dużym ekranie. W drodze podpowiedzi mogę dodać, że to adaptacja znanego opowiadania Josepha Conrada. No to myślę, że kłopotów większych nie będzie i że państwo spróbują swoich sił. Dwie pierwsze nieedytowalne, prawidłowe odpowiedzi są oczywiście nagrodzone podwójnymi biletami do kina Helios w Opolu. No i to będzie nasz świąteczny prezent, a po świętach warto będzie jeszcze wybrać się, podsumować ten rok. I to jest takie fajne, bo nie zawsze i nie często mamy okazję mówić o filmach dokumentalnych. Ten rok właśnie kino Konesera zakończy dokumentem. Być może niektórzy z choinki zjedzą trufle, ale to będą cukierki. Natomiast o zupełnie innych truflach opowiadają truflarze w tym dokumencie. Tak, ja wiem, że polscy widzowie niezbyt lubią oglądać filmy dokumentalne w kinie, ale tym razem proszę zrobić wyjątek, bo to jest kino wybitne. Ta cudowna, magiczna wręcz opowieść o staruszkach mieszkających we włoskim Piemoncie, wysoko w górach, którzy z trufli, z tych wysokogatunkowych grzybów i tej specyficznej odmiany, trufla biała, która jest, można powiedzieć, królową wśród wszystkich trufli, za te grzyby koneserzy smaku są w stanie wydać fortunę. Staruszkowie, na co dzień zbierający wraz ze swoimi specjalnie szkolonymi do tego psami, te trufle, oni z tych trufli nie uczynili żyły złota, która mogłaby im przynieść milionowe krocie na kontach bankowych. Oni z tego stworzyli sposób na życie. Widzimy ich, jak codziennie szukają swojego szczęścia i codziennie je znajdują. Piękne, mądre, wzruszające kino z dużym poczuciem humoru. No, tak jak powiedziałem, kino magiczne. Takiego filmu nie można przegapić. No to lepszego końca roku sobie po prostu nie można wybrać, prawda? Dziękuję bardzo, panie Darku. Dziękuję za to spotkanie. Drodzy państwo, no to jeśli chodzi o właśnie te nasze spotkania w tym roku, powolutku one dobiegają końca, ale oczywiście będziemy państwa i w nowym roku zapraszać na filmowe seanse. W grudniu również jeszcze pojawimy się w kinowych salach, więc proszę się nie martwić. To nie jedyna świąteczna nagroda, którą mamy dla państwa przygotowana.